No i tak jak obiecałem, rozdział 11, Quel'Thalas, czyli Kraina Elfów. Ta mapa, już wam powiem, że prezentuje się bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jakieś Moonstone'y to są chyba tutaj i tak dalej. Ruszamy, jedziemy, zobaczymy co się dzieje. Guldan chciał odwiedzić Quel'Thalas. Our camp has been established. We are ready for new orders. Good. The troll leader should be arriving soon. And when he does, we can begin to plan the next steps of this little expedition. Greetings, warlocks. Our forces be ready for our joint attack on the elves. As soon as we crush Devon forces to the south and weaken their borders, we can move towards Silver Moon itself and obliterate this vile kingdom once and for all. With the destruction of Tyr's Hand and Stratholme, the Alliance will be unable to send reinforcements. The elves will be facing us alone. However, we shouldn't underestimate this land of sorcerers. It will not be easy for us to break their defenses. The very nature of this land is on their side. Much of the elves' great power lies within the runestones that shield this land. Those stones are exhausting our will and mind with their foul magic. Muzyka. By bolstering the elves' own immortal powers, we cannot break this realm as long as they stand. I sense that there are five of these stones along the borders of Quel'Thalas, each of which embodies a certain element, much like the stone I encountered on Kaer'Darrow. As soon as we find and absorb their power, the elves will crumble before us. And when they do, Quel'Thalas will finally fall, and the ghost of my people avenged at last. A kurczę, tutaj widzę, że jakieś golemy chyba będą broniły. Master, our forces are ready to begin the construction of a temple of the damned. When it is finished, our death knights will be able to join the attack. Excellent. Those creatures will prove themselves in the upcoming battle. I look forward to seeing the terror in the eyes of the elves when death itself appears before them. Okej, okay. Dobrze, ładna kraina. Gul'dan, o co? Summon fell. Volcano makes the ground tremble and break, causing. Okej, okay. Czyli to jest takie, taki wulkan, tak jakby Fajloreta, tylko Gul'danowy. Dobra, Infernalis OP, bierzemy Infernala. Co to jest? Generator mocy. Dobra. To może w tej grze spróbujemy sobie zagrać Death Knightów, co? Nie będziemy cały czas katapult grali. Zagramy sobie Death Knightów, spróbujemy ich zmasować, zrobić im wszystkie polepszenia, jeżeli będziemy mieli taką możliwość i zobaczymy, czy zdołamy wygrać Death Knightami. Możemy włączyć autocasta. Utok? O, coś mi się wydaje, że Utok nie przetrwa kampanii. Coś mi się wydaje, że Utok nie przetrwa tej misji. Patrząc na to, co robi Gul'dan. A Utok chyba bardziej jest... Nie no, oczywiście, że bardziej jest z Ogrimmarem niż z Gul'danem. On nawet chyba troszeczkę denerwował Cho'Gala, jeżeli się nie mylę. Dobra. Ruszamy z makro. Dobra, dobra. Patrzcie, jak tutaj chłopaki się fajnie zebrali. Kapiszmy się na bebech? No dalej. Nie, no to nie jest bebech. Zobaczcie, wow. Jak się popisuje, gościu.
Dobra. Address the darkness itself. What exactly? Może ogry zagramy? Nie wiem, co zagrać. Nie wiem za bardzo, co zagrać. Mogę zniszczyć? Można, ale dużo to zajmuje czasu. O! Przywitajmy. O, proszę bardzo, mamy szkielecika. Ale o. Przyjrzę się modelowi jeszcze dokładnie tylko. To jest jakiś chyba inny. Ej, patrzcie, inny model. Czekajcie, musimy dobre miejsce znaleźć. Tutaj mi tak się makro teraz robi, więc spokojnie. To nie jest tak, że tracimy czas. Tutaj bardziej chodź. Patrzcie. Ale fajne te modele są. Kurczę. O, elfy. Dobra, nice. Okej. I mamy szkieleciki od rzeczywiście. O! Zul'jin. Amani. Czy będą pomagali? Zaraz się przyjrzymy tutaj, jak ich wygląda tutaj obóz. Jeżeli tak to można nazwać. Czogal level up. Okej. Niektóre modele są podstawowe, zeskalowane. Tak, to są chyba takie bardziej reforge'owe modele, zapożyczone chyba, tak. Nie to, że oni robili. Tak, to są normalne reforge'owe modele. Może ten jest lekko zedytowany. Tak, ten jest chyba zedytowany. Tego modelu nigdy wcześniej nie widziałem. Co jest? O! Windrunnerka! Windrunnerka, która jeszcze nie jest Sylvanas. Tak? Dobrze mówię? Nie. Tak? Ona była Sylvanas? Czy nie? Czy coś mylę? Ale się trzyma. I'm Larissa Windrunner, Ranger General of Silver Moon. Many lesser races have tempted the wrath of Quel'Thalas over the centuries. All have been humbled. Let this knowledge guide you as you choose what happens next, o. Brute. Such delicious bravado, elf. But we are the orcs. We are the Horde. Nothing that has stood against us has survived, and neither will you. Cóż za wymiana. Enforcera już oglądaliśmy, prawda? Ale jeszcze raz widzę, że jest ładny. Wow. Ładne, ładne te modele są. Ładne są. Aha. O, patrzcie, trend. Jest dobrze, 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 jest dobrze, jest dobrze, chłopaki. Nie jesteśmy w potrzasku, spokojnie. Dobrze jest. Co jest? Fuck. Warownia. Aha, te dwa potrzebuję. I co? Może jestem jednak po trzasku. Z utokiem się wrócimy.
Musimy wrócić do naszej bazy, bo nam wyryżą wszystko zaraz. Oni niech tu zostaną. Tak. Co to jest? Jakiś elficki rycerz. Kurde, ale ma model. Ładny są te medale, naprawdę. Biegniemy na do obrony, wracamy. Jesteśmy już. Dobrze. A tu co się dzieje? A tutaj znowu Windrunnerka. Ej, skaksowała nas. Sorsa. Dobra, zniszczmy ten obóz tutaj. Dobra, wróćmy może tam, co? Wróćmy może tu. Sytuacja. O, atakują Amani z nami. Dobrze. O, o, coś się dzieje. To get me out of here. The war chief will. The war chief will do nothing, little one. For he will never know what happened here. Ta, wiedziałem, że tak się musi skończyć. Die in this ditch, alone and weeping, while I secure the destiny I so justly deserve. Gul'dan, damn you! You will die for this. Mark my words. You will die for this. Biedny Utok. Biedny Utok. What exactly are you up to? A ty co robisz? Dobra, okej. Dobra. To są jakieś nowe modele? Rycerzy też? Elficki, o tu, patrzcie. O, wyleczył go ktoś. Priest. A, w studni się wyleczy. Teraz oni się leczą w studniach. Nice. Dobra. Okej. Saperów mamy. Dobra, zróbmy warownia, koszary. Dobra, podejdźmy tu lekko. O!
O nie, chodź. O, wow, jaki wielki Dragon Hawk. Zmienimy to. O, tu można zrobić kopalnię nową. Zaraz to zrobimy. Od razu zrobimy. Nie zaraz, tylko od razu. Od razu. Da tą radę? Dali radę, spokojnie. Biedny utok. Dobra. Naprawmy to. Dobra. Kolejny. O, ucieka, patrzcie. Elf. Spiritling. Wysadzimy ich tu? Wysadzimy ich, może dobiegną. Spróbuję ich wysadzić. Spróbuję wysadzić saperów. Teraz tak, będziemy grali tak jak powiedziałem. Chcemy zagrać... kasterkę. Potrzebujemy czasu jeszcze. Potrzebujemy warowni, a jej jeszcze nie mam. Tu jest coś do zrobienia. Biegną saperzy, którzy nie dobiegli. Może ci dadzą radę. Dał radę. O, chłop był w środku. Dobra. Mana Stone. Dobra. Jeszcze chwilka, jeszcze warownia się robi. Tylko mogliby to naprawić, chciałem. Aha, it's a trap. Dobra, spoko, mamy ulta. Niszczę na miasto? Dobra, jest git. Dam radę. O kurna. Ty ucieka. To najważniejsze stoi. Dobra, level 6, mamy ulta. Dobra, nice. Pójdźmy teraz to obronić tu. Mamy warownię, mamy warownię. Czyli teraz tak. Musimy sobie postawić to. I postawimy się... A, mamy! Mamy, teraz dalej nie stawiamy. Ale... zrobimy sobie coś innego. Pik farmy postawimy. Już nie jest z tym problemu. Dobra. Postaw towera. Z 2. Aby na 3. Tu też postawimy 2 towery. O! Jedzie znowu on. Dobrze, z nim jedziemy. Dobra, nice. Mamy teraz, dobra. I teraz tak, chciałbym tu zrobić trójkę, te trzy, fortece. Forteca i forteca, dobra. Źródło many przyda się. O, gotowe.
Dadzą radę. Spokojnie, dadzą sobie radę. Zregeneruj manę. Portal. A dajmy ulta. Zobaczmy, jak działa. No, tak właśnie myślałem, że coś takiego będzie. I on go kastuje. Tak. Dobra. Tutaj czekamy cały czas na te trzy. Utox, znaczy ten, Czogol regeneruje manę. O, runa. Wskrzeszenia. Dobrze, nie ma szczątków jednostek sojuszniczych, okej. Okay. Dobra. No co, jest git. Daję ci sobie radę na razie. Nie panikujcie. Pomagamy. Oho. Proszę bardzo. Trzeba lutować. Czekajcie, czy ja mogę? Nie mogę. Myślałem, że mogę sobie Czogola wyleczyć. Dobra. Za chwilkę będzie te trzy, bo tam już panikują. Tam już zaczynają powoli panikować. To jest drzewo życia? Nie, to jest po prostu jakieś drzewo. Dobra, mamy te trzy? Mamy te trzy. Co to jest? A, szybciej pracują. Weźmiemy sobie to. Dobra. Stawiamy. Tutaj można robić te ogry magii. Zagramy ogry magii i Death Knightów. Ale przede wszystkim Death Knightów zagramy. O, Czakal padł. Taki Sedan ult. Mana. Aha, odporny manę na ten, na czary jest. Czogal. Dobra, na styka. Dobra. Znajdźmy coś, co możemy z life drainować, na przykład ciebie. Dobra. Zawsze coś. Zawsze jakieś punkty życia. Dobra, mamy, patrzcie. Zwiększa czas wskrzeszonych umarłych o 15 sekund. Robimy to. I increase Death Knights. Zwiększa ilość many Death Knightów i manę regenerację oraz uczy ich Unholy Armoru i Death Coila. Dobra. Ej, myślałem, że postawiłem raz to. Nie postawiłem. Dobra, znowu. Dajcie coś. W taki sposób się będziemy leczyć. Dobra. Te wieże mogę jeszcze polepszyć. Zróbmy sobie dwie różne. To samo tu. Dobra. Jest tu jeszcze jakiś króliczek, coś? O, tu coś jest. Króliczek, chodź. Są tu jeszcze jakieś polepszenia dodatkowe? Nie. Dobra.
O, jeszcze są dodatkowe. Teraz tak. Po raz kolejny zwiększa ilość many posiadanej przez Death Knightów i regenerację i uczy ich haste i defend disability. Dobra. Czyli tego. Dobra. Zrobimy kilka. Co? Jednego mogę tylko zrobić? Nie, czego nie mogę sklejkować? Ty, ciekawe. A, czekajcie, nie. Po prostu jak teraz bym produkował sobie ogry, to będą po prostu ogrami magii, tak? Tak, o to chodzi. Dobra. Patrzcie, idzie. Nie wygląda to kolorowo. Dajcie. Aha, okej. Okej. Spróbujemy wygrać za pomocą Death Knightów. O, Gul'dan padnie, zauważyłem. Chyba dużo nie brakowało, żeby przeżyć. O, i Czegal ma level up. Dobra, oni sobie to dają radę. Co to robi jeszcze raz? Mana, dobra. Zrobimy sobie kilka ogrów magii. Chcę zobaczyć, jak będą działały. Zdrażujmy sobie many na źródle. Tutaj dają sobie trolle radę, więc nie ma co panikować. Chodźcie do nas. I wy też tu. Bez tego w sumie. Chciałbym jeszcze zerknąć. Lamber, nie. Archers. Tu co jest? Jakieś ogry. Ogry. Dobra. Co to dokładnie robi? Aha, dobra, czyli to jest taki life drain. Który musi być kastowany. Dobra, fajne. A to co to jest? Okej, okay, czyli to jest taki jakby ult Lisza. Dobrze mówię? Tak. To jest tak jakby ult Lisza. Tak. O, fajne, fajne zdolności. Dobra, idziemy na te elfy. O, on teraz patrzcie ma? Okej, okay. To jest BL po prostu. Jedny utok. Wow, jaki ten! O kurna! No, Death Knighti, fajna jednostka, ale chyba nie za silna. W sumie autokasta nie mieli włączonego. Dobra.
Gramy Death Knightów. Nie będziemy cały czas katapult grać, nie? Nie o to chodzi. Ta jest, tak? Tak. O! Idziemy, go! Wow, ale młyn. Matko jedyna! Jakaś hydra wielka. Ujda level up. Dobra. I czy Gul'dan musi teraz stanąć? Tak. Co tu jest? O kurde. Wiesz co? Zróbmy jednak punkt tutaj zbierania jednostek. Broń Cho'Gall. Nie trafiłem. Hul'dan! Nie! O ja, dobra. Grubo. Dobra, lecimy. Z tymi szkieletami tu. Dobra. Kogo my tu mamy? Dobra. Dobra. Jest. Gul'dan. Dobra. Weźmy Coila. Coil jest dobry. Dobra. Czyli wracamy tu. Dobra. Już tutaj Amani powinni troszeczkę odczuć ulgę. Jedna z was elfów została zniszczona. Więcej ogrów. Więcej was. Jakiegoś pick farma sobie dostawimy.
się dzieje. Dobra, ruszamy. Może tym razem Gul'dan nie zginie. Część tu. O! Oni stąd idą, patrzcie, z portalu. Go na nich. Dobra, robimy to. Trochę szkieletów już też jest. Tu jest git? Nie biją go? Nie. Zrobione? Tak, jest. Nice, dobra. Pierwszy etap. That once gave life to these lands will now bring only death. Nice. Level up. Możemy wzywać Acid Rain, czyli taki deszcz kwaśny. Dobra. A zobaczymy, jak to działa za chwilkę. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Dadzą sobie radę. Go. A użyjmy sobie. Aha, i to taki obszarowy jest, dobra, czekajcie. I? Może należało przeczytać, co to robi, co? Aha, czyli po prostu otruwa jednostki na tym małym obszarze. O kurna. Tower mnie denerwuje. This kingdom has stood for longer than your feeble mind can fathom, little orc. Proceed with your assault, and both the orcs and your pathetic troll allies will be eradicated. Your threats mean nothing to me. Ty, straciliśmy prawie wszystkich Death Knightów. Dają sobie radę? Dają sobie radę, spokojnie. Oho, dobra. Ruszamy. Kolejny kamień do ściągnięcia. Mine is the only one.
A, Guldan to przejął sobie. Zniszczmy najpierw wieżyczki. Biegną, biegną. Patrzcie, posiłki biegną. Jest, mamy. Ale nuka. Pięknie. Kolejny kamień. Czyli każdy kamień da nam jakąś moc. Tak? Albo i nie. Nie, chyba nie. No i mogę, mogę. A, dobra, to wszystko z tego. Dobra. Dobra. Trzeba to niszczyć, już możemy to olać. Bo nas pohaksowali. Zobaczymy. Czekajcie, to jest kontrol F3, tak? To jest Flame Strike po prostu. Tak. Dobra. Dobra. Co zrobił? A, bo ty wróciłeś do bazy, okej. Okay. Oddać kamień. Odporny na magię jest? Tak, odporny na magię jest, zatem go nie mogę atakować. Czogal, chodź tu. Pałac. O, oni już tutaj spuszują resztę. Jaka fajna balista. Jaka fajna balista. Fajna, ładna. Nie wiem, czy za głęboko nie wchodzimy. Nie, jest git. Dadzą radę. Aha, ale w sumie... Cofnijcie się. Cofnijcie się. Biegnie odsiecz... A nie, to nasi! Pomóc nam idą. W końcu. Jedny utok. Dobra.
Dobra. Dadzą sobie radę? Powinni dać. Mogę wejść w portalu? Nie. Dobra, zbierzemy się tu. O kurde. No tak, już się powstrzymacie. Nie ma opcji. Chcą bronić. Dobra. Jeszcze jeden chyba został, nie? I 10 poziom Gul'dana. A Amani przerwa. Sylvana puszuje cały czas. Znaczy Sylvana, Windrunnerka. Dobra. Aha. I trzeba. Ale możemy w to rzucić, chyba, nie? Wow. I'm win. Ale wieje. Ależ wieje.
your feet. Ależ wieje. Ej, patrzcie, prawie wszystko straciłem. Ja nie mogę. To. A. Balisty. Strasznie mocno biją. Balisty. Będę jej. Musimy tak poczekać na Gul'dana teraz chwilę. W sumie zaraz będzie. Dobra, to będą balisty, więc się tu ustawimy. To są pułapki, tak? Mhm. Tak. Nie. Ja tam robię Gul'dana. O, biedac. Jest. Dobra, Gul'dan, wracamy. O, tu była kopalnia złota. Dobra, oni stąd teraz przychodzą, nie? Tak. Ja to zostawię tu.
Nice, pięknie, szkielety tam tak cisną, że to jest niesamowite. The power of the Earth Stone is mine. I feel the strength of stone in my bones. Dobra. I ostatni. I ostatni. I tu jest portal. To jest portal? Tak, to jest portal. Jeszcze kawałeczek i Gullion będzie w miejscu. Wykorzystamy zaraz tych nowych rzeczy tutaj trochę. Zwiększa armor o 2 na obszarze na 30 sekund. The hour of twilight is upon us. What shall we do? The hour of twilight is upon us. Wali blokują wszyscy. Elegancko. I to był ostatni. Quelta las zdobyte. The power of the forest stone is mine. Let the wilds be withered and the beasts beset by madness. I? Co teraz? With the power of the forest runs not some. Dobra. No dobra, summon. Ale. The orcs have destroyed our sacred rune stones. Wow. Rangers, fall back to Trunculian and send word to Silvermoon at once. They will pay dearly for this. Ten summon jest dobry. Wow, ale one są silne. Ten summon jest potężny. You really think that this ends with me, monster? We are the high elves of Quel'Thalas, and you cannot break us. Nie, to jest Liresa. A ja myślałem, że to jest Sylvanas. Kurde, gdzie tam? I already broke you, little one. Look around you. Take in the death and the suffering. This is what awaits your kingdom and your entire insignificant race. My daughters will avenge me. Co z jej córką dla przykładu, bo nie wiem. Co, Sylvana to jej córka? When you see the Lord, tell him Zurgin sent you.
Welcome, War Chief. Your arrival is timely. O, a gdzie utok? You've done well, Gul'dan. A nie utok. Now give me a report. We have decimated the elves' outlying defenses. Killed their general and claimed the power of their runestones for the Horde. Quel'Thalas is open for conquest. The elves will be powerless against us. Very impressive, Gul'dan. You and your followers have proved your usefulness to the Horde. Wait, where is Utok? I gave him a direct order to stay by your side. That you did. However, I told him to scout ahead to locate the best possible route to the Elven capital. He should be reporting back to camp shortly. Very well. Zulohead, it's time to unleash this weapon that you promised me. Burn this land to ashes. As you command, War Chief. Come, my warriors, onward to Silvermoon. O kurde. Przyspieszona historia teraz chyba, nie? Ten troll, jaką ma fajną tarczę, tą czerwoną, widzicie? Z pałką troll. Kurczę, podoba mi się. Gdyby była rasa troli, grałbym chyba trollami. O kurde. From the face of this world. That will not be necessary, my apprentice. We have what we came for. Gather our troops and make for the coast. The Stormreaver fleet will have a long journey ahead of it. What? You'll be leaving now? When we are about one step away from complete victory over the elves? When I made my pact with the Horde, Doomhammer himself gave me his word that the Horde will return these lands to the Amani. I am not Doomhammer, little troll. And he is nothing to me. I didn't come here to return this realm to you, insignificant savages. I came to seize its power. And with it, I will bring this wretched world to its knees. You are but pawns in a much greater game. And when it's finished, you and all of creation will bow before me. Traitor, oathbreaker, yourself us betrayed, and the Horde will lead to your death. I have seen your kind before, blinded by greed
and Aragons and their fate have all been the same. Your end will be slow, cruel, and agonizing. And when you realize the error of the path you have chosen, it will be too late. This be my curse upon you, Warlock. We do not understand, Master. What could be more important than victory in the war? What power are you talking about? Come with me, my apprentice, and see with your own eyes what awaits us. Aha. Help me, please. Well, well, well. A commander who fell into a ditch and couldn't get out. I thought better of you, Utok. Topic, this is not the time to gloat. We are in a very serious situation. Scratcher, your warlock has betrayed us. The whole army has withdrawn. Except for a few grunt, leaving my people and I to fend for ourselves. This is a great disgrace for all of our kind. Gul'dan has betrayed us all, Zul'jin. He left me to die in this pit. Help me get out of here. Mighty Zul'jin, Gul'dan must not get away with this. You are in my debt now, Scratcher. I have saved your life, and so you and your remaining brethren must help me defend Zul'aman. Soon the elves will regroup and strike back. Honor the pact, Utok. Without the Horde at our back, my people will be wiped out. You have suffered a great injustice today, Zul'jin. Chalbek and the rest of my warriors are yours to command. I pray they will be enough. As for me, I cannot join you. The war chief must know what happened here. I must depart at once. I would have gladly cleaved that filthy warlock's head in the war chief's honor. But I was ordered to remain at Zul'jin's side at all costs. Go with the wind, Utok. We will prove our mettle another time. That cursed warlock would be the doom of the Horde. Do what you must. I will return to my homeland to defend it. Bring my regards to Ren and Orgrim. Let them know that my fight continues. Dobra. No i zakończenie kampanii, ciekawe, te podbicie Kuel'Thalas było bardzo ciekawe. Trochę nam to zajęło, ponad godzinę, ale niedługo zobaczymy, jak dalej tutaj losy Utoka się potoczą, czy uda się dostarczyć informacje o Grimarowi i jak skończy Gul'dan. Do zobaczenia.